Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski, Fame MMA Cage. Jesteśmy po raz kolejny na żywo, z Wami, dla Was. Moi drodzy, jak zawsze jesteśmy tutaj po to, żeby porozmawiać o ciekawych rzeczach z ciekawymi ludźmi z okolic klatki lub z ludźmi, którzy do klatki wejdą po raz pierwszy. No dzisiaj nie trzeba jej tak naprawdę przedstawiać. Zrobiła wielkie show, odwaliła wielką... Czy słowo maniana jest odpowiednią rzeczą? Tak myślę, można tak powiedzieć, i zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym zobaczymy. Przede wszystkim jest osobowością, której nie da się w żaden sposób sklasyfikować. Panie i panowie, Aniela Lilmasti. Dzięki, Bogusz. Areczku, cóż za prezentacja. Cześć, kochany. Cześć. Tak oficjalnie dzisiaj. Wow, ile komplementów od samego początku. No tak, bo powiem szczerze, miło. Że to, co się wydarzyło na konferencji, zaskoczyło chyba wszystkich, ale ty tak słyniesz z tego, że lubisz zaskoczyć, co nie? Już rozmawialiśmy o tym. No. Wiesz co, no ja się dziwię, że zaskoczyło, ponieważ no, osoby, które gdzieś tam śledzą moją karierę, znają mnie, wiedzą, że ja uwielbiam robić show. Więc jakbym tego show nie zrobiła, to by było wręcz zaskakujące, nie? Coś w tym jest. Natomiast, to jest odwrócona psychologia. Tak, natomiast no ja lubię wejścia. Ja lubię robić rzeczy, które będą zapamiętane. Ja lubię być barwna, nie lubię, wiesz, czegoś takiego robić, co nie będzie zapamiętane. Po prostu to nie jest w moim stylu. Nie wiem, no gdzieś taka jestem po prostu, ale też lubię to w sobie, nie? No i na pewno nie można ci odmówić tego, że tak jak na pewno się spodziewałaś to, czego chciałaś, bardzo dużo osób o tym gadało. Jakie opinie najbardziej do ciebie docierają? Bo domyślam się, że ten ogrom tych opinii jest na tyle ciężki do ogarnięcia, że pewnie rozumiem, że sztab ludzi pracuje nad tym i przesyła ci i to co do ciebie dotarło, to co wyciągnęłaś z tej konferencji. Jeszcze wracając do wejścia. No. Jeszcze wracając do wejścia. O mój Boże, to będzie długi monolog, kochani. Jakby spodziewajmy się, ja za chwilę tylko sobie tak siądę i sobie zacznę śpiewać Aruba, Jamaica. Tak, i się śmieliśmy się, że powinnam tutaj na live'a wjechać na Złotym Słoniu i w ogóle prezenty dla ciebie przyszykować. No tak, to jestem ja, to jestem właśnie ja. No, lubię to show. A co do opinii, no to wiesz co, ja jestem bardzo zadowolona z całej konferencji. No a jeśli chodzi o opinie, no to do mnie dochodzą bardzo dobre opinie, że no, pokazałam się taka, jaka jestem i jakby spoko, nie? Tak, to najważniejsze. Oczywiście tylko przypomnę, to jest do Was informacja, kochani, że to jest live, jakbyście nie wiedzieli, wszystko dzieje się tutaj na poczekaniu i czekamy na Wasze pytania. To jest Wasza chwila. Piszcie, jakie pytania chcielibyście zadać. Anieli... Zadawajcie pytania, jakiekolwiek chcecie, ja odpowiem na wszystko. No, także to jest odważne. Niech się dzieje, niech będą dymy. O mój Boże, nie, to jest najgorsze, co można powiedzieć, bo zawsze się zaczyna. Dymy? Woda? Tak, zaczyna się woda. Nie, woda, zabieramy stoliczek. Ale żeby nie było, jeszcze tylko powtórzę, że oczywiście Wasze komentarze są selekcjonowane przez nasze cudowne, wytresowane małpki, więc piszcie, najciekawsze pytania zostaną zadane Anieli, bo ten live jest od nas, przez Was, dla Was. A więc Anielo, kontynuujmy. A wiesz co? Weźmiemy pierwsze pytanie, bo od razu doszło, ale od razu z grubej rury. Pyta, nie wiem, czy pan, czy pani, pyta, czy można umówić się z tobą na randkę? O, i to jest pytanie z grubej rury. Jakiś widz tak zapytał? Tak. Nie, to ja pytam. No, no oczywiście, że widz. Wiesz co? Ty się zastanów, bo będą propozycje. Ja mam narzeczonego, więc jakby to jest, odpowiedź jest jasna. No, jestem już zaręczona, więc randki nie wchodzą w grę, ale jakieś spotkania, meetupy bardzo chętnie. Ja z moimi widzami lubię mieć dobry kontakt, więc może jakiś konkursik taki zrobię. Spotkanie z Lilmasti i do wygrania będzie jeszcze coś fajnego. Do wygrania będzie spotkanie ze mną i no. A, jeszcze co do spotkania ze mną, słuchajcie, to tak szybko powiem. 1 czerwca na Dzień Dziecka klub, w którym trenuję, Unique Fight Club, organizuje coś takiego jak piknik charytatywny i 1 czerwca jest jakby finał, ponieważ cały ten piknik charytatywny będzie trwał przez tydzień i 1 czerwca jest finał i tam będziecie mieli okazję spotkać się ze mną, pokażę jak trenuję ze swoim trenerem, więc no, to będzie fajne wydarzenie. Jeszcze cały harmonogram będzie ustalany. Pewnie jakoś na dniach opublikuję właśnie jakieś takie zdjęcie, gdzie też poinformuję dokładnie o tym pikniku, ale no, to będzie fajny event. No i też będzie można popatrzeć, jak trenuję. To też jest, myślę, że fajne wydarzenie dla widzów.
No właśnie, przejdźmy do, troszkę już do tego mięska stricte w kontekście MMA. Bardzo chlubiłaś się tym, jak mocno, jak często, jak dobrze trenujesz, ile ci to daje. I zwróciłaś uwagę na to, że twoja przeciwniczka Marta Linkiewicz nie udostępnia tych swoich treningów i troszkę wręcz poddawałaś wątpliwość, czy ona te treningi regularnie odbywa. Powiedz, czy to jest bardziej gierka psychologiczna, żeby wejść jej do głowy i ją zdekoncentrować, czy rzeczywiście twoim celem... Ty mnie dobrze znasz. Tak myślę, bo to jest dwojako ciekawe. Ja ci odpowiem na to pytanie. No proszę. No, kanały społecznościowe rządzą się takimi prawami, że pokazujemy tam swoje autentyczne życie. I na Instastory pokazujemy to, co robimy za dnia. Ja u Marty nie widziałam, żeby wrzucała z treningów. Ona pokazuje swoje życie, pokazuje wszystko takie bardzo autentyczne, no a z treningów nie widziałam. I według mnie jej fani, jej widzowie, ale też jej przyjaciółki, no stoją za nią murem i prawda, mają do mnie takie zarzuty, że jak ja ją potraktowałam na konferencji. Ja jej właśnie dałam taki impuls motywacji. Dziewczyno, pokaż jak trenujesz, ja chcę to zobaczyć. I to jest, prawda, to jest wsparcie, a nie, prawda, tak jak widzowie Marty, czy fani, czy przyjaciółki, oni chcą widzieć, jak ona imprezuje, oni chcą widzieć, jak ona sobie pali blancika, oni chcą widzieć, prawda, ją z tej strony takiej niesportowej. Imprezowej. Prawdziwy przyjaciel, to nie będzie, prawda, jej klepał po ramieniu i mówił, tak, chodź nad wisełkę, zapalimy sobie blancika. Nie, powie, Marta, pójdziemy z tobą na trening, będziemy ci kibicować i chcemy zobaczyć, jak trenujesz. Tak robi prawdziwy przyjaciel. Potrafi powiedzieć prawdę w oczy, potrafi zmotywować, a nie tylko, prawda, wspierać w czymś takim, co jest niekoniecznie dobre. I widzowie jej powinni ją wspierać właśnie, Marta, dawaj ciśniesz, pokazuj nam, jak trenujesz. Moim zdaniem to by było właśnie fajne, gdyby ona się tak na maksa przygotowała i żebyśmy pokazały świetną walkę, a nie jakieś tam 10 sekund. Rozumiem, czyli tutaj w twoim wypadku nie zależy ci tak naprawdę na tym, nie jest priorytetem dla ciebie, żeby tylko tę walkę wygrać, ale ty chcesz tę walkę wygrać z najlepszą możliwą wersją Marty Linkiewicz. Bardzo ważne jest dla ciebie to, żeby też coś pokazać, tak? Tobie nie zależy, nie jest to dla ciebie odfajkowanie po prostu W w kratce, tak? Zwycięstw? Nie, to w ogóle nie jestem ja. Ty chcesz wyzwania. Ja lubię wyzwania i wiesz co? Ja mam po prostu duży szacunek do sportu, bo ja dużo sportu uprawiałam, mam szacunek do sportu, sport potrafi złamać człowieka, człowiek drugi potrafi złamać... Arkadiusz, słuchasz mnie? Bardzo przepraszam, po prostu... Ja wiem, fani, że ja dużo napływaj, tak dużo ja tych wiem, pytań napływa, ja mam takie, ja mam tyle rzeczy do powiedzenia, tyle rzeczy do zapytania cię, a patrzę tutaj, pytanie, będziemy wybierać, kontynuuj, ale żeby nie było... Ale żeby nie było, ja jestem jednym z tych nielicznych mężczyzn, które mają podzielność uwagi i słyszałem każde jedno słowo. Tak mówi też mój narzeczony. Ale nie sprawdzaj Kochanie, tego. To, że na ciebie nie patrzę, nie znaczy, że ciebie nie słucham. Widzicie? Dobra. Nie patrzę na nią, czyli może z tymi randeczkami nic nie mówię. Dobrze, wracając, sport potrafi złamać człowieka. Drugi człowiek potrafi złamać człowieka. Najważniejsze jest, żeby życie cię nie złamało. I jeśli chodzi o sport, ja mam ogromny szacunek do sportu. I jeśli druga osoba jakby pokazuje, że tego szacunku nie ma takiego dużego, to ja czuję się troszeczkę podirytowana. Na przykład taka Marta może sobie myśleć, co ona mi zrobiła na tej konferencji, prawda? Już sobie w domu siedzi i co ona mi zrobiła? Ale dokładnie ja tak samo się poczułam po obejrzeniu walki dziewczyn. Prawda? Ja tak samo się poczułam, ja się poczułam po prostu zawiedziona. I dlatego teraz z mojej strony są takie pstryczki w nosek, wiesz, to nie jest z mojej strony żadne chamskie zagrywki czy coś, to są pstryczki w nosek, bo ja jestem zaczepna, nie? Wiesz, ja po prostu taka jestem, że jak gdzieś tam się na kimś zawiodę, a do Marty nigdy nic nie miałam, ja ją zawsze gdzieś tam wspierałam, ale jak mi ktoś zajdzie za skórę, to pstryczki będą. No właśnie, te igiełki, pstryczki, klamereczki, pinezeczki były, ale pytanie, bo rozpoczęłaś całą swoją przemowę, to promo na początku,
rozpoczęłaś słowami: Marta, ja cię kocham. I czy po tej konferencji, kiedy no, wydarzyło się dużo i kiedy na początku no, Marta wydawała się no, nie dać się sprowokować, ale później ostatecznie myślę, że jednak no, fakt, jak mokra byłaś po tej konferencji, był wyznacznikiem tego, że chyba jednak dała się sprowokować. Czy nadal żywisz do niej pozytywne uczucia, czy troszkę zmieniła się o niej zdanie, jeśli tak, to na lepsze, na gorsze? Za dużo czy tak naprawdę osiągnęłaś... Za dużo już o Marcie, pogadajmy o mnie. O. Nie, dobra, dokończę temat. To jest tak, że ja na miejscu Marty zachowałabym się tak. Teatralnie, niech będzie teatralnie, niech będzie teatralnie. Stanisławski. Wow, Aniela, przygotowałaś się. No, nie będę cię lekceważyła, wezmę się za treningi. Ha, 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 bym się śmiała. Wiesz, to chodzi o podejście z jajem. Na luzie. Ja myślałam, że Marta ma do siebie dystans, że jak ja jej przyniosę balkonik, ona się będzie z tego śmiała. Bo osoba, która ma do siebie dystans, nadzwyczajnie na świecie będzie się z tego śmiała, bo to są śmieszne żarty. Natomiast no, ona dała się po prostu sprowokować. Nie ma jaj po prostu. Się okazało, że nie ma jaj. No tak, no. Ja się zastanawiam, czy to... Osoba, która ma jaja, no to wiesz, będzie się śmiała i powie, wyluzuj laska, wiesz, spotkamy się w oktagonie, albo wow, super się przygotowałaś, wiesz, nie lekceważę cię, przygotuję się na maksa, żeby pokazać super walkę, a nie wyklinać, no. Czy tym, co robiłaś, chciałaś, miałaś jakąś konkretną reakcję, którą chciałaś wywołać? Bo rozumiem, że taka spina, taka bardzo, bardzo mocna spina, która wyszła, też była dla ciebie jakimś zaskoczeniem. Czy ty jesteś gotowa na wszystko? To jest pytanie trochę o Martę, trochę o ciebie, więc tak już trochę zbliżamy się do pytania o tobie. Wiesz co, tu jest też ciekawa, historia taka, że zobacz, na przykład ja trenowałam zapasy. I to jest sport, gdzie liczy się technika, tam nie ma jakby takiej walki, że się kogoś po prostu bije po twarzy, że jest krew, wiesz, łzy. Psychika i ta fizyczność jest bardzo ważna, ale w MMA ja widzę dużą różnicę. Tutaj jest walka najpierw na konferencjach, kto jest silniejszy psychicznie, a później walka w klatce, kto jest silniejszy fizycznie i psychicznie, kto jest lepiej przygotowany. Więc sobie odpowiedz na pytanie, co było moim zamiarem na tej konferencji. To jest walka, kto jest silniejszy psychicznie. Mhm. No przecież ja, wiesz, no, ja tak się wkręcam zawsze w jakiś temat, jak zaczynam się czymś zajmować, no to lubię się po prostu w to zaangażować całą sobą. A jeśli jeszcze to jest sport, i do tego show, to ja po prostu obsesja, nie? Więc oglądam sobie przeróżne konferencje i dochodzę do wniosku, że tam, tutaj po prostu chodzi o dobre show i przygotowanie psychiczne, no i fizyczne. To jest bardzo ciekawe w kontekście tego, z czego ludzie mogą cię kojarzyć i też w kontekście tej konferencji, bo ja widzę w tym momencie, nie daj Boże w żaden sposób tego nie graduję, co jest lepsze, co jest gorsze, ale ja widzę teraz właśnie dwie różne Lil Masti. Widzę tę Lil Masti z konferencji, która bardzo teatralnie w swoim stylu właśnie brała pod włos swoją przeciwniczkę i wszystkich dookoła, a teraz widzę... to, co tak naprawdę chcesz, jakby chciałaś tym osiągnąć. I myślę, że jeżeli ludzie na przykład nie widzieli tego, a zobaczą to, to mają, nie no, ta Lil Masti to jednak inna niż myślałem. A jeżeli widzieli tylko... Kurczę, ona ma coś do powiedzenia. A jeżeli widzieli tylko tamto, to takie, nie no, ta Lil Masti to taka raczej... No. Wiesz, ale no i o to tutaj chodzi. Ja lubię wywoływać takie... Skrajne emocje. Tak, skrajne emocje, przeróżne emocje. W ludziach kłębi się mnóstwo różnych emocji i niektórzy sobie z tymi emocjami nie radzą. Smutek, gniew, to są te emocje, których ludzie nie lubią. A ja właśnie uwielbiam emocje, przeróżne. Czy to radość, czy to smutek, czy to gniew, czy to nienawiść. Wiesz, i ja też mam na konferencji inny cel i na live inny cel. W sensie tutaj rozmowa, to jest rozmowa. Ja nie muszę tu robić show. Ja tu muszę robić show tym, co mam do powiedzenia. Mhm. I swoją prezencją. Nie no, ma to dużo sensu, a zarazem jest to też ciekawe, biorąc przykład z jakiegoś, nie wiem, przykładowo filmu, takiego filmu, który jest super zrobiony, nie wiem, weźmy tych Avengersów, nie spoileruję, bo nie wiem, kto oglądał, kto nie. Myślę, że przykładowo, jak są te momenty komediowe, które są prześmieszne, które są super odegrane, one są jeszcze mocniejsze, jeszcze śmieszniejsze, dzięki temu, że są nabudowane i podzielone tymi momentami dramatycznymi, tragicznymi, takimi, owakimi, nie? Więc jakby rozumiem to podejście i jest to coś bardzo
bardzo ciekawego i myślę, że wiele osób w tym momencie patrzy i ma takie, no jeszcze nie rozgryzłem tej Lil Masti, zobaczymy co z tego będzie. Przejdziemy do pytania. Ale ładnie to odniosłeś, jeszcze zahaczyłeś o Avengersów. Prawda? No dzieje się. To jest ciekawe pytanie. Kurczę, tutaj bardzo ciekawe jest to, że mamy ogromny rozstrzał pytań. Jak mieliśmy live'y na przykład z Meduzą, z Filipkiem, to było tak, że pytania były mocno pod MMA, mocno w klimacie, a tutaj mamy pytania, dlaczego zdecydowałaś się na MMA, o tym pogadamy za chwilę, ale mamy też na przykład pytania Aniela, gdybyś miała na jeden dzień zamienić się w faceta, co byś zrobiła jako pierwsze? I myślę, że to jest na tyle ciekawe, rozrywkowe pytanie, że nie mogę go nie zadać. Ja bym po pierwsze to spojrzała tu i zobaczyła jaki rozmiar. Jest dobrze. Dobrze, to przechodzimy do kolejnego pytania. Jeszcze nie jest po 22, kochani. Dlaczego zdecydowałaś się na Fame MMA? To też jest bardzo ciekawe pytanie. I jak to w ogóle wyszło? Plan w twojej głowie zrodził się już wcześniej przed walką kobiet? Czy rzeczywiście to było na zasadzie, zobaczyłam walkę kobiet i o nie, nie w moim domu. Coś trzeba zmienić. Tak było, no. Mhm. Tak było. Hashtag telepatia. Mhm. Hashtag czytasz mi w myślach. Wiesz co, ja jestem fajterką i to zawsze będę powtarzać, choćby nie wiem ile rozmów przeprowadzę i wywiadów, zawsze będę powtarzała, że ja jestem fajterką. Tak zostałam wychowana, to wyniosłam z domu, żeby gdzieś tam zawsze walczyć o siebie, o swoje jakieś przekonania, o swój światopogląd, o wartości, jakimi się kieruję, no i o siebie przede wszystkim, żeby zawsze być sobą. I myślę, że w dzisiejszych czasach z tym ludzie mają, młodzież zwłaszcza, największy problem, żeby być sobą. W sensie, właśnie, żeby być sobą, czy z tym, że ktoś jest sobą i im to nie odpowiada, bo się nie wpisuje w jakieś... I to. No, to jest ciekawe. No. Poczekaj, ale jakie było pytanie? Bo ja zawsze gdzieś odlecę. Tak, ale spokojnie, znam ten temat. Ja po 20 minutach mam świadomość, że to była dygresja od czwartej dygresji, więc tak się dzieje. Pytanie było, jak to się stało, że wylądowałaś w Fame MMA i jakby czyj to był pomysł, czy to było tak, że po walce rzeczywiście zdecydowałaś, że robię to, czy już wcześniej były jakieś gadki na ten temat? To jest takie pytanie, które wszystkich interesuje, bo każdy chce też uchylić rąbka tajemnicy, wiadomo, zza kulis, to jest zawsze coś interesującego. Wiesz co, ja oglądałam w zasadzie galę trzecią tylko i no bo wiadomo, wtedy wzięły udział dziewczyny, to przyciągnęło, jakoś tak głośno o tym było, więc stwierdziłam, że wykupujemy i oglądamy, zobaczymy o co tam chodzi. Widzicie, wykupiła, mogła, była, no raczej, jest znana, mogła poprosić za darmo, wykupiła, wsparła. Nie, was ja też wspieram. Też zapraszamy, kupujcie pay per view, kochani, kupujcie bilety, bo lecą szybko. I bardzo mi się spodobał poziom, organizacja. To jakie, naprawdę mi to się skojarzyło po prostu z wielką amerykańską galą. Piękne to było. Ja obejrzałam, oglądałam, to po prostu mi opadła szczęka. Nie chodzi, wiesz, o wystąpienie tam zawodników, o walki. To też zaraz poruszę. To po prostu robi wrażenie jako całość, jako robi widowisko. Robi wrażenie. Prawda? Ja mówię, o kurczę, to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Super. Super się to ogląda. I zaczęłam oglądać walki chłopaków i po prostu przebudziła się we mnie ta bestia. Pierwsze walki chłopaków, tam chyba Wiewiór był, tak? Tak, Wiewiór Hasan. Co sądzisz o tej walce? Wiesz co, jak ja zobaczyłam, to mój narzeczony, to on musiał mnie trzymać, bo ja tak. Ja mówię, przebudza się we mnie ten sportowiec. Bo ja też miałam, prawda, dłuższą, no kilkuletnią przerwę od jakby sportów tak wyczynowo. Wyczynowo. Dla siebie amatorsko ja zawsze coś trenowałam. Jeszcze 3-4 lata temu, no to ja startowałam w zawodach bikini fitness i ostro trenowałam na siłowni. Zresztą jestem instruktorem fitnessu i kulturystyki, więc ja cały czas w tym sporcie byłam. Później była chwilowa taka przerwa. To może nie możecie iść z nią na randkę, ale może jakieś te... Sparingi? Sparingi, bardziej myślałem, to się nazywa... Sparingi? Nie, te takie treningowe, treningi personalne, o. Nie, to już za dużo jest trenerów,
rozmów personalnych, żebym jeszcze ja tam... Nie, 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 ja miałam, no swój, widzicie, taki, trudno. Ja miałam swój taki etap i to był bardzo fajny etap. Mhm. Dużo się nauczyłam, bo ze wszystko, co robię, ja chcę wyciągać, wiesz, chcę uczyć się na tym wszystkim, co robię. Ze wszystkich swoich doświadczeń wyciągać lekcje. I wracając, no i zobaczyłam te walki chłopaków i ja mówię, kurczę, to jest fajny poziom. Mhm. Ja mówię, jestem w szoku. Ja mówię, zaraz, to przecież ja też mogę tu wystąpić, nie? Skoro to jest taki fajny poziom, ja lubię sobą reprezentować też wysoki poziom, więc zaraz, przecież jak ja bym tutaj się przyszykowała do tej gali, ja mogę pokazać tam naprawdę bardzo fajną walkę. I się, wiesz, i gdzieś to mi chodziło po głowie. Oczywiście ja robię oprócz tego bardzo dużo projektów. Teraz robimy płytę. Wczoraj wyszła twoja nowa piosenka. Wyszła moja nowa piosenka. Toxic Love, Toxic Love, Toxic Love. Chodziło ci po głowie, jak przyjechałam. Nie przyznam się, ale no trochę weź, tak. Arek tak, o, nie, chodzi mi po no głowie. Pewnie chodzi po głowie, robi robotę. No więc jestem teraz bardzo mocno właśnie wkręcona i zaangażowana w robienie własnej muzyki, robienie, wypuszczanie singli, systematycznie teledysków. Zresztą po gali ja ruszam w trasę koncertową. Mhm. A jeszcze przed galą, poza tym, że wypuścisz to, co masz tam zaplanowane, podobno robisz coś stricte pod galę, robisz utwór. I powiedz mi, czy to będzie utwór o twojej przeciwniczce, czy to będzie taki utwór, do którego będziesz wychodzić na walkę? Jeśli możesz to zdradzić, nie wiem, czy mogę to pytać. Czyli będą dwa utwory, czy to będzie jeden utwór, który... Nie, to będzie w jednym wszystko. O kurczę. To będzie taka bomba. Ale to będzie taki diss? Taki diss, jak, nie wiem, jak, nie jak powiem. Filipek na Tomba? Nie powiem. Zobaczycie już lada moment, no bo to będzie wypuszczone przed galą. Okej. Okay. I to jest, słuchajcie, mój najlepszy numer. Najlepszy numer? Tak, jaki do tej pory stworzyłam. To będzie taki hicior, że słuchajcie, o Jezu, nie, ja jestem tak podekscytowana. Teledysk oczywiście do tego kręcimy, który też no, ma taką koncepcję, że jak my to wymyśliliśmy, ta burza mózgów po prostu, wiesz, te kreatywne pomysły, jak my to zobaczyliśmy, to mówimy nie, to będzie, o Jezus Maria. Także, moi drodzy, jeżeli jesteście... To będzie szaleństwo. Jeżeli jesteście fanami Lil Masti, no to nie możecie przegapić w takim razie tego utworu, który będzie zarówno, tak jak mówisz, takim bangierem sam w sobie, a też będzie nawiązywał pewnie do twojej rywalizacji z Martą Jankiewicz. Widzowie na pewno się nie zawiodą. To będzie taki styl, który oni najbardziej lubią. Będzie ostre, nie, ja już nie chcę zdradzać, nie chcę, bo ja wiesz, ja zaraz, ja mam za długi język, za dużo powiem. Dobrze. Tak. A lubię też taką tą nutkę tajemnicy, nie? No tak, zawsze trzeba sprawiać, żeby był ten niedosyt, a nie przesyt, żeby chcieli więcej. To tymczasem sprawdzam magicznego iPada i sprawdzam kolejne wasze pytania, a przypominam wam, żebyście podrzucali kolejne pytania, bo to jest live, to się dzieje na żywo, więc przesyłajcie nam pytania do Anieli, do mnie, dzieje się i będzie się działo dalej. A wiesz co, a ja jeszcze dalej opowiem właśnie z tym udziałem moim w tym. Fejmie, tak. Proszę. No i jak ja zobaczyłam te walki, to ja mówię, wiesz, gdybym ja tam wzięła udział, to ja bym włożyła tam całą siebie, całe serce, zaangażowanie. To nawet nie chodzi o pieniądze, nie? Bo tutaj dużo zawodników mówiło, że właśnie to jest biznes, że fajne pieniądze i tak dalej. Jeśli tylko się patrzy na pieniądze, w czymkolwiek się, cokolwiek się robi w życiu, to nie ma tego czegoś, wiesz, o co chodzi. Zaangażowanie, pasja włożona w to, serce. I wtedy to jest taki pełen pakiet i ja sobą właśnie we wszystkim, co robię, reprezentuję coś takiego, że nie kieruję się właśnie tylko hajs, wiesz, tylko ja wkładam całą w siebie. To brzmi jak taka klisza trochę, nie? Na zasadzie, jeśli ktoś wystarczająco ciężko pracuje, da z siebie wszystko, będzie zdeterminowany, ale tak jest. Prędzej czy później myślę, że każdy z tych ludzi, którzy osiągnęli sukces, a bez wątpienia, bo wiadomo, że zawsze są ludzie, którzy są przychylni, zawsze są też hejterzy, to się tyczy każdego, ale to też jest miarą sukcesu, prawda? Ktoś mówi, że miarą sukcesu jest ilość twoich wrogów. Tak czy siak, uważam, że to, co mówisz, ma bardzo dużo sensu, bo nawet ci najwięksi, którzy teraz są po prostu wielkimi celebrytami, wielkimi milionerami i tak dalej, i tak dalej. Oni też mówią to samo. Oni też mówią, że najważniejsze to jest nie zrażać się, iść przed siebie, no i walczyć. I to jest naprawdę niesamowite, tak, że ta walka ci towarzyszy. Jeśli nie ma wokół ciebie
osoby, która życzy ci źle, to znaczy, że coś robisz źle. Jeśli nie masz ani jednego hejtu, znaczy, że coś robisz źle. Mhm. Ja już to wiem po prostu. To jest dla mnie jasne jak słońce. Mhm. Nie? Więc im więcej jest tego hejtu, to jest już tak oklepane, że właśnie tą skalą sukcesu jest ten hejt, to już jest oklepane. Mhm. Ale więc, prawdziwe. Ale no na maksa prawdziwe, więc jak ktoś mi zadaje pytanie, jak ty znosisz ten hejt, o w ogóle, ja mówię, przecież to jest normalne. Dobrze, Andrzej, to usuwamy jest... pytanie o hejcie. No nie, no to jest normalne i to jest smutne, to jest dziwne, że trzeba się do tego przyzwyczaić, ale no tak działa świat, to jest taka polaryzacja, prawda? Jeśli masz coś w głowie, co chcesz przekazać ludziom, oni nie wiedzą jeszcze, co ty masz w tej głowie. Mhm. Musisz im to najpierw przedstawić, to jest wtedy polaryzacja, oni stawiają ten opór, nie, w ogóle nie, my tego nie przyjmujemy. No to jest, wiesz, dążenie do tej równowagi. Chciałem się zapytać, bo to jest też coś ciekawego, troszkę o hejcie, ale troszkę z innej strony. Jest takie zjawisko, które się nazywa hate watching. Kiedyś czegoś takiego nie było. Kiedyś było tak, nie wiem, lata 80., 90., byłeś fanem jakiegoś zespołu. Szedłeś na ich koncert, jarałeś się tym po prostu, czekałeś pół roku na ten koncert, poszedłeś, wybawiłeś się tam, może ci się udało spotkać z tymi artystami, raczej nie, wiadomo jak to było. I to było coś, czym żyłeś przez rok. Teraz jest tak, że ludzie, co jest dla mnie absurdalne, ja jak coś mi się nie podoba, czegoś nie lubię, coś mnie nie interesuje, nie oglądam tego, wyłączam to, nie robię czegoś takiego, że daję temu minusa, ani nie piszę chujowe pozdrawiam, nie robię tego. Ale bardzo dużo osób tak robi, co więcej, mają takie, wezmę sobie popcorn i obejrzę coś, czego nie lubię, ale będzie pożywka. Czy to nie jest dla ciebie coś abstrakcyjnego? Nie wiem, ja nie mam z tym styczności. Mhm. Ja tego nawet nie obserwuję po prostu. Ale to jest chyba po prostu takie, wiesz, nowe pokolenie, które gdzieś chce mieć swój głos, które traktuje być może to jako jakiś rodzaj krytyki, chce się poczuć ważny. Mhm. Ja biorę w tym udział, dam łapkę w dół, zaangażuję się. Nie? Tak. Nie wiem, no ja w ogóle... Angelika i Brian powiedzieli, że słabe. To, żeby wiedzieli, że ja też uważam, że słabe, napiszę słabe. No. Ale to filozoficznie się zrobiło, prawda, w ogóle. Prawda, moi drodzy, internet, piona. Internet, dzieje się. Pytanie, bo w sumie dlatego, trochę łącząc te ostatnie dwie rzeczy, bo troszkę mówiliśmy o hejcie, troszkę mówiliśmy o twoim starcie w Fame MMA. Ktoś zapytał, co sądzisz o Esmeraldzie Godlewskiej i czy chciałabyś z nią zawalczyć? Rozdzielmy najpierw ta pierwsza część pytania. Co sądzisz o Esmeraldzie? Znasz ją w ogóle osobiście? Miałeś okazję poznać? Nie znam osobiście. Gdzieś tam dochodziły mnie słuchy, że ja, wiesz, ja nie obserwuję twórców, bo ja nie mam po prostu na to czasu. Ja bym chciała móc tak sobie, wiesz, pooglądać innych, gdzieś tam. To nie z egoizmu, pośledzić, po prostu robisz swoje. Tak, zobaczyć, zainspirować się kimś, a ja nie mam czasu, ja jestem tak skupiona na sobie, że po prostu, wiesz, no, za mało czasu jest w tym życiu i czas jest moim największym wrogiem, wiesz, że ja po prostu no, jestem skupiona na sobie. Natomiast no gdzieś tam doszły mnie słuchy, że Esmeralda zawsze się o mnie dobrze wypowiadała. No i fajnie, super, cieszę się, miło, ale po konferencji, że coś się zmieniło. No i wiesz, jakby... Po tej ostatniej konferencji. Tak. Czyli też uderzyłaś w nerw drugiej osoby. Być może gdzieś się też coś musiało zaboleć, prawda? No bo... No, nie przebierałaś w słowach. Dosyć ostro powiedziałaś, że ta walka była... Wiesz, ja mówię prawdę, ja mówię to, co myślę. Ja jestem osobą szczerą, prawdziwą. I jeśli faktycznie ja się na kimś zawodzę, bo kurczę, to jest sport. I ja naprawdę mam ogromny respekt do sportowców, do sportu. Wiem, jakie to jest poświęcenie, jaką siłę trzeba włożyć, swoją psychikę, fizyczność. Mhm. Sport sprawia ból, sport jest męczący, sport potrafi cię złamać, to już o tym mówiłam. Więc jeśli ktoś tego nie respektuje... A jednocześnie jest budujący, buduje charakter, wiesz, ja wiem, dyscyplinę. Ja wiem, jak dziewczyny trenowały do poprzedniej gali. Ja wiem, no. Więc Masz swoje wtyki? Nie wiem, czy możemy o tym mówić, bo za chwilę się okaże, że tam wujek, kuzyna jest trenerem Linkiewicz. Nie. Ja znam dużo ludzi, ja jestem instruktorem, powiedzmy byłam instruktorem fitnessu i kultury. Czyli z tego środowiska. Tak, więc ja znam wszystkie kluby, wiesz.
wielu trenerów i ja wiem, więc ja mam takie, te dziewczyny są fajne. One wychodzą z tej swojej strefy komfortu, narażają się na tą opinię publiczną. To nie jest łatwe, wiesz, widzą, to jest tak łatwo mówić, wiesz, pohejtować sobie i coś, ale to nie jest łatwe, to są też osoby, one przeżywają swoje jakieś emocje. No ale jeśli nie podchodzą poważnie do sportu, no to ja tak, wiesz, no ja się zawodzę po prostu i być może no, gdzieś tam dziewczynę to zabolało, bo ja mówię po prostu prawdę. Ja mówię prawdę i one muszą spojrzeć sobie w twarz, w lustro i faktycznie przyznać się same przed sobą, tak z ręką na sercu. Czy włożyły tę pracę? Tak, czy włożyły pracę, czy faktycznie to, co robią, robią tak, jakby chciały to robić. Jeśli nie, no to niech to zmienią. I to jest najtrudniejsze. Porozumiewawcza pauza. I to jest najtrudniejsze. I to jest wykazanie się nadzwyczajną taką siłą, żeby zmienić jakby to, gdzie teraz jesteś, bo jesteś w jakimś takim swoim ciepłym bagienku i wykaż się tą siłą, zmień to. Ja lubię być, wiesz, takim impulsem motywacji. Ja też, wiesz, spotykałam na swojej drodze osoby, od których słyszałam pewne rzeczy, których nie chciałam słyszeć. A co cię to interesuje, nie? Ale wiem teraz, że właśnie te osoby dały mi impuls, żeby się zmienić, ulepszyć, rozwijać się. I teraz mam największy szacunek do tych osób. Ale to były osoby, które robiły to z dobrej woli, w sensie to była tak zwana jakby tough love, taka twarda miłość. Nie wiem, czy z dobrej woli, czy po prostu były jakieś szczere, otwarte, bo to jest według mnie też ważne, czy ktoś robił to właśnie w celu, żeby ciebie zmotywować, na zasadzie tak troszkę złapać za ucho, żeby do ciebie dotarło, czy bardziej na zasadzie, żeby zrobić ci przykrość i to było dla ciebie motywacją, bo to też są dwie różne rzeczy, nie? Ludzie reagują na to dwojako. Nie wiem, ale myślę, że nawet to, co sprawia przykrość, cię jakby umacnia. Mm-hmm. Jeśli nie poddasz się temu, nie załamiesz się, wiesz, nie pójdziesz w kąt, nie będziesz płakać, tylko powiesz, boli, ale okej, to zmienię się, nie? Mm-hmm. To moi drodzy, tą pracę w sobie. Najtańsza sesja terapeutyczna połączona z coachingiem. No po prostu psychoterapia 100%, Lil Masti, po prostu za chwilę musisz wyjść ze swojej strefy komfortu. Tu się dzieje prawdziwe życie. Jeśli uwierzycie, to zwyciężycie. No wiesz, na tym polega rozwój, no. Wszyscy, wiesz, jest dużo ludzi, którzy gdzieś tam nie pobierają coachingu, rozwoju, uważają, że to jest jakaś bzdura i tak dalej. Ale wiem, że dużo osób teraz siedzi i ma tak otworzone usta i mówi, okej, zmieniamy się, nie? Biorę się za siebie. To tak działa. Za chwilę do tego wrócimy, bo to jest super temat, który chciałbym pociągnąć dłużej, ale jeszcze dokończmy ten temat Esmeraldy. Czy gdybyś dostała propozycję walki z nią, no oczywiście zakładamy, że to już po walce z Martą Linkiewicz, zwizualizowanej przez ciebie jako cudowną wygraną w świetnej walce trzyrundowej, po tej gilotynie, po tych sierpach, jak tam mówiłaś i tak dalej. Czy podjęłabyś wyzwanie ze Esmeraldą Godlewską? Nie wiem, ja skupiam się na tym, co jest teraz. Mhm. Mam oczywiście wizje długofalowe, długoterminowe, ale jakby na to pytanie nie będę odpowiadać, bo nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem. Na razie jestem skupiona na tej walce. Mhm. Bardzo dobrze, tak jak mówiłaś, trzeba zostawić też jakiś niedosyt, trzeba mieć coś... Kogo bym na przykład wyzwała, nie? No i też jeśli chodzi o Esmeraldę, to... O kurczę, masz kogoś już w głowie? Nie, no z imienia i nazwiska to nie, ale... A już myślałem, bo już kamera gotowa, już. Ale już. Fajnie by było właśnie taką dziewczynę z jajem, z dystansem, która też lubi robić show, żebyśmy my się nakręcały, a nie obrażam się na ciebie i w ogóle nie chcę z tobą rozmawiać, nie chcę na ciebie patrzeć. Nie, nakręcajmy się, niech to będzie walka, niech to będzie ogień, niech to będą dwie lwice, które będą sobie skakać, wiesz. Po konferencji dało się zobaczyć, że nawet jak tam było takie wspólne zdjęcie czy coś, no to Marta nie była zbyt skora do tego, żebyście tam sobie zrobiły wspólne zdjęcie tam z Wojtkiem. Nie wiem, no to trzeba mieć dystans. Ja właśnie, wiesz, no jakbym już miała gdzieś tam kogoś na jakieś kolejne walki, to właśnie taką osobę. Mhm. Która z jajem po prostu podchodzi, to jest przygoda. To jest przygoda, jedna z wielu, które możesz przeżyć w życiu. Mhm. Dlaczego nie podejść do tego właśnie, wiesz, profesjonalnie, zaangażowany, z przygotowaniem fajnym, ale też z dystansem, z jajem. No, no i jedna przecież z wielu przygód, gdzie możesz oberwać mocno. Arek, czy Marta jak mnie obrażała, prawda, wyklinała,
to ja mówiłam, nie mów tak na mnie, zamknij się, nie chcę już tego słuchać. Nie? Nie, z dystansem ja się śmieję. No. Co więcej, ani razu nie wyrwało ci się żadne słowo na K, H, ani tym podobne. No ja nie przeklinam, nawet na co dzień rzadko mi się zdarza. Więc jakby utrzymałaś pokerową twarz. Trzeba mieć tą kulturę osobistą. Jedyne, co się nie polała się krew, polała się woda. No. Chciałem cię zapytać jeszcze troszkę wracając do tego, co mówiłaś przed chwilą, bo to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że też wiele osób postrzega cię, w sensie każdy oczywiście ma swoje zdanie, to się nie zmieni. I to bardzo też, dobrze, i to też bardzo nie dobrze. Jest, tak, oczywiście. I to też nie jest tak, że to zmieni jeden wywiad czy jedna konferencja. Jakbyśmy wszyscy mieli takie same zdania, to ten świat byłby taki nudny. Dokładnie. Taki oklepany, nie. Moim pytaniem jest to, troszkę jakby zacząłem ten temat na konferencji, ale chciałem cię zapytać tak teraz w takich bardziej, myślę, spokojnych warunkach. Czy ty rzeczywiście, bo mówiłaś, że bardzo zależy ci na tym, żeby być pozytywnym wzorcem kobiecym, żeby bronić jakichś wartości, żeby pokazać coś innego, coś lepszego, wnieść inną jakość. Czy rzeczywiście poza tymi właśnie rzeczami, żeby zrobić show, żeby pokazać się z dobrej strony, czyli ambicja sportowa, show i tak dalej, i tak dalej, twoim celem też jest to, żeby być jakimś takim wzorem do naśladowania? Wiesz co, ja uważam, że wzorem do naśladowania to powinien być rodzic i w zasadzie tylko i wyłącznie rodzic. Mhm. Tak, jeden, jeden nieważny który. Rodzice, nie? Mhm. Rodzice są autorytetem. Ja? No wiesz, osoby publiczne są właśnie na to, jest im to zarzucane, że jesteś wzorem, powinnaś tak i tak się zachowywać. Nie. Mama twoja jest twoim wzorem, tata twój jest twoim wzorem. To są osoby, które powinny być autorytetem, a nie osoba publiczna. Mhm. Wiesz. Tym bardziej, że często osoby publiczne to też jest jakiś. To też jest jakiś twór. Te osoby nie zawsze są takie, jakie się je maluje, prawda? No tak. Mądre słowa. No tak, to jest, wiesz, no osoba publiczna, co jest jej pracą? Być osobą publiczną. Mhm. To jest praca, nie? Tak, często ta osoba sama w sobie jest marką, jest tym. Tak, to się zgadza, no. To się zgadza. Więc, moi drodzy, myślę, że to jest akurat bardzo, bardzo fajna lekcja. Jeżeli szukać tego, co można zmienić, to najlepiej zaczynać zmienianie świata na lepsze od siebie, prawda? No, wow. Takie kurczę mądre. Dobrze, a tymczasem wracamy do pytań od widzów, bo już mam tutaj taki dziki spam. Dawaj, podkręćmy trochę tą atmosferę. Dobrze. Może coś wstanę, nie wiem, porobię, coś potańczę, jakiś show zrobię. Moi drodzy, jeżeli napiszecie hashtag dance off, to za chwilę będzie Aniela tutaj tańczyła specjalnie dla was. Także patrzymy, i zobaczymy. Żeby coś się zadziało. Tak, jeżeli w przeciągu najbliższych 5 minut pojawi się 1000 hashtagów dance off, to będzie się działo. A tymczasem zapytam, bo to jest też myślę bardzo ciekawe, bo jest wiele osób, które cenią sobie twój styl, twoje wyczucie stylu. Skąd bierzesz swoje stylizacje, bo się świetnie ubierasz? I skąd te futro stęczą, co miałaś na konferencji? Możesz zrobić komuś reklamę. To jest Tani Armani, Alexander McQueen. Dzięki. Nie, ja takich marek jakby... Ja jestem swoją własną marką. Natomiast... jeszcze co do tego futra. No to nie wiem, czy zauważyliście, tam było słońce, tęcza. I ja tak sobie wymyśliłam, że ja jestem takim złotym kociołkiem na końcu tej tęczy, wypełnionym złotem i pieniędzmi. Kto w tej sytuacji gra karzełka? Nie zadaję tego pytania, no, dobrze? Nie, i tak. Dobrze, kochani, idźmy dalej, ja się bawię. To jest bardzo ciekawe. Jak zareagował twój narzeczony na to, że walczysz na Fame MMA? W ogóle z tego... To też myślę, że można rozszerzyć to pytanie. Jak reaguje narzeczony na całość twojej działalności, że cię w tym wspiera? No i Fame MMA, gdzie... No to jednak jest pewne też wyzwanie. Na zasadzie on wie, że będziesz zbita, że będziesz pobita, że będą siniaki. Nie, nie będziesz. Nie, nie będziesz. Pewnie. To spojrzenie powiedziało wszystko. Areczku. No ale każdemu może się zdarzyć. Jakby mi związali ręce i nogi, to może. Nie, no dobra, na poważnie. Mój narzeczony na pewno teraz jest bardzo szczęśliwy, bo on lubi, jak ja mówię o nim. Wspiera mnie we wszystkim, co robię. Wręcz my tworzymy wszystko razem. My mamy oprócz prawda, tego, co ja robię, jeszcze kilka różnych biznesów. Mamy kilka firm, więc mój narzeczony jest biznesmenem.
I my jesteśmy parą, prawda, która się uzupełnia, która się wspiera. Ja go wspieram we wszystkim, co on robi, on mnie wspiera we wszystkim, co ja robię. Więc no, jestem szczęściarą, ale to też jakby my zapracowaliśmy na to. My staramy się, wiesz, jakby to powiedzieć, tworzyć siebie, nie? Nawzajem, więc... No, a co do walki, no to mój narzeczony oczywiście oglądał razem ze mną tą galę, o której mówiłam. No i jak widział, co się ze mną dzieje, to jemu też się oczy świeciły. A on zawsze, jeśli jest coś takiego, że on widzi, że to nie w tą stronę, to on mi to od razu mówi. Nie, kochanie, w ogóle zamykamy temat. A tu widziałam, że jemu się zaiskrzyły oczy. I jak ja u niego to zobaczyłam, to ja już wiedziałam, że ja tu będę. Że ja wiedziałam, że ja będę miała pełne wsparcie u niego i widziałam, że on jest taki wręcz podekscytowany. No bo on mnie zna, on wie, że ja jestem fajterką. No, moje siostry nawet się śmieją, mówią, Boże, no przecież to jest anieli życie. Aniela, jak byłyśmy dzieciakami, ona na nas zawsze te jakieś tam chwyty zapaśnicze trenowała, jak my tego nie lubiłyśmy, ona nam sprawiała ból, a ja tam na nich, chodź tutaj do mojej młodszej siostry, ja tutaj, wiesz, poćwiczę sobie chwyty na tobie i ona, mama, ratuj mnie, a ja, wiesz, tam, no więc no ja zawsze mam taki, wiesz, tak strasznie dużo tej energii. Już to dużo gadam? Nie, absolutnie, absolutnie. Po prostu to cię bardzo, bardzo fajnie się tego słucha. Ja tylko chciałem powiedzieć tobie i naszym widzom bardzo fajną, bardzo, bardzo fajną wieść, że w tym momencie ogląda nas ponad 18 tysięcy osób na żywo. Miło. Czyli powiedzmy sobie szczerze, ponad 18 200 osób, które na pewno mają pytania do Anieli. Podrzucajcie te pytania, ich jest tak dużo, będziemy wybierać. Tutaj są wybierane najlepsze, a ja selekcjonuję jeszcze najlepsze z najlepszych, więc postarajcie się fajne pytania dawać. Tutaj mi jedno rzuciło się bardzo, bardzo fajne w oczy, bo tak jak mówisz, jest ten aspekt show, ale też traktujesz to bardzo na sportowo, a wiadomo, że bardzo ważne jest nie tylko to, co ty dajesz z siebie, ale też kto stoi w twoim narożniku. I wiemy, że narzeczonego masz po swojej stronie i to jest taka na pewno bardzo duża motywacja, ale kto stanie podczas gali w twoim narożniku? Czy to są też jakieś takie mocne nazwiska? Wiemy, że trenujesz no, naprawdę z topowym zawodnikiem. Możesz to powiedzieć, możesz zrobić reklamę tak, Radkowi. Trenuję z najlepszym Radkiem Paczuskim, który jest zawodnikiem i też ma swoje zawody już za 2 tygodnie. I bardzo duże osiągnięcia. Jeżeli nie kojarzycie, to nie wiem, co tu robicie. Ja jestem pod wrażeniem w ogóle zaangażowania mojego trenera, całego klubu. Radek ze swoim bratem, Kamilem, oni mają swój własny klub, Unique Fight Club. I tak jak mówiłam na początku, zapraszam właśnie 1 czerwca do tego klubu, to jest w Aninie, w Warszawie, w Aninie. I słuchajcie, no oni stworzyli tak naprawdę imperium. Unique Fight Club, ja jak pierwszy raz przyszłam na pierwsze spotkanie, no to po prostu szok, profesjonalizm. Wysoki poziom we wszystkim tam jest w klubie. I dobra nazwa, Unique, czyli przeciwnicy, jak ich widzą, chcą ich unikać. Nie mogłem się powstrzymać, to jest mój jeden suchar na każdego cage'a. Tak. I słuchaj, no przede wszystkim tam jest, oni chłopaki stawiają na jakość, żeby to wszystko miało wysoką jakość. I dlatego ja po prostu jestem zachwycona tym miejscem, podejściem, trenerem, no i przede wszystkim to miejsce jest strasznie motywujące i inspirujące. Jak przychodzisz do klubu, to miejsce tętni życiem. I to nie jest, wiesz, to nie jest reklama, to nie jest żadna reklama, to jest po prostu autentyczna moja ocena. Ja jak tam przychodzę, to ja się jaram, ja się cieszę, że mogę być w takim miejscu, gdzie jest atmosfera rodzinna. I każde kolejne spotkanie oznacza dla ciebie realny progres. Czujesz to, że za każdym razem wychodzisz mocniejsza? Czuję. Z każdego treningu czuję, jak chłonę, jak gąbka te wszystkie nowe umiejętności. I naprawdę, my robimy przeróżne treningi. No takie mi atrakcje zapewnia mój trener. No i wracając jeszcze do trenera. Pozdrawiam oczywiście mojego trenera Kamila i cały Unique Fight Club. No to właśnie Radek ma zawody, na które też jadę, bo chcę poczuć, prawda, tą całą atmosferę, wspierać trenera, no bo też jest dla mnie dużą inspiracją.
Ja potrafię zostawać po treningu i patrzeć, jak trener trenuje, jak chłopaki trenują, bo to jest dla mnie takie fascynujące. Oni są jak maszyny. Oni są jak maszyny. Masz takie trochę oldschoolowe podejście, widzę, takie, że to jest twój sensei, tak? I troszkę jesteś tak w niego wpatrzona, nie? Ja tak mam. Ja tak znowu teraz, dlaczego mi się to skojarzyło, że sensei, bo ja teraz jestem po drugim sezonie Cobra Kai, tego serialu, który jest fenomenalny. I po prostu tak właśnie widzę po prostu, jak bardzo jesteś wpatrzona w to i jak duży wpływ to na ciebie ma. Bo tak. Jednak, dla mnie trener to, co powie, jest święte. Zawsze takie miałam podejście do wszystkich trenerów, jakich miałam w swoim życiu, a było ich sporo, bo i trenowałam właśnie zapasy, biegi, i pole dance, i jazda konna, więc zawsze trenerzy, dla mnie to jest, wiesz, 100% zaufania. Bierze mnie pod swoje skrzydła, opiekuje się mną, jestem tą podopieczną i ja po prostu wierzę, że trener jest w stanie mnie po prostu jak najlepiej przygotować, więc jest to 100% zaufania. I uważam, że to jest bardzo fajne, bo też, prawda, trenerzy pracują nad głową swojego zawodnika i jak tak się oddajesz, to widać i w walce, i gdzieś tam, prawda, w życiu nawet. No tak, nie? I muszą cię przygotować na bardzo różne scenariusze, bo nie zawsze jest to scenariusz, w którym wszystko idzie po twojej myśli, gdzie to ty dominujesz nad przeciwniczką i wszystko jest tak, jak powinno być, ale też na te scenariusze, kiedy znajdujesz się pod klatką, masz problem, musisz z tego wybrnąć albo się poddać, przegrać tę walkę, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Tak mówiłaś, że nie chcesz za bardzo robić reklamy, ale myślę, że zrobiłaś bardzo piękną reklamę swojemu klubowi. A skoro już o reklamie mowa, to ja wam tylko przypomnę, żebyście subskrybowali ten oto kanał, Fame MMA, żebyście zostawiali dzwoneczki, bo tutaj będzie się bardzo dużo działo. Będą cage'e, będą kolejne materiały, będą proma przed walkami, będzie oczywiście kolejna konferencja, więc bądźcie z nami, zostawiajcie lajki, subskrypcje, komentarze. Bardzo, bardzo, bardzo liczymy na wasz udział, na wasz wkład i czytamy komentarze i bierzemy to wszystko pod uwagę. Ciekawą taką rzeczą, która tutaj została, takie pytanie, które zostało skierowane w twoją stronę, troszkę obok tego wszystkiego. Czy bycie osobą rozpoznawalną jest ciężkie? Czy to jest coś, co jest, czy sława jest dla ciebie ciężarem, czy błogosławieństwem? Przestań, ja to uwielbiam. To trzeba po prostu lubić. To trzeba lubić. Jeśli gdzieś tam sobie. To jest styl życia. Tak, tak. I ja mam wielu znajomych, którzy właśnie są osobami publicznymi, ale oni nie byli na to gotowi. I oni na przykład tego nie lubią. Ich to męczy, że wiesz, że nie mogą sobie wyjść do sklepu, że nie mogą iść przez ulicę, bo zawsze ktoś tam podlatuje. Dla nich to jest męczące. Wielu właśnie youtuberów tak ma. Bo wiesz, zaczynasz tworzyć coś u siebie w domu i to jest fajne, wiesz, taką jest dla ciebie motywacją, wkładasz w to mnóstwo serca, pasji i nagle wielu youtuberów tak ma, że wybijają się jak niechcący, powiedzmy. Oni tworzyli content dla siebie, żeby się gdzieś tam móc wygadać, żeby się spełniać, a tu nagle jakiś film na przykład się tak spozycjonował, że zdobył miliony i oni nie są na to gotowi. I oni mi mówią, Aniela, ja nie byłam na to gotowy, ja teraz wychodzę i po prostu jest, wiesz, chmara gdzieś tam tych odbiorców, którzy nagle z internetu pojawiają się na żywo i ja sobie z tym nie radzę. I wiesz, i tak rozmawiają ze mną w ogóle jak z jakimś, wiesz, takim głosem rozsądku, takim głosem pomóż, nie? Bo ty sobie z tym radzisz. Bo ja tego zawsze chciałam, bo ja to lubię. Nie wiem, jakoś ja jestem taka do ludzi bardzo. I nie męczy cię to, nie masz problemu z tym, że ludzie podchodzą, chcą z tobą zrobić pione zdjęcia. Był taki moment. Że było to uciążliwe? Nie wiem jak, ale widzowie dowiedzieli się, gdzie mieszkam i domofonem mi dzwonili cały czas. I to jest właśnie błąd twórców internetowych, że gdzieś niechcący pokażą, gdzie mieszkają. I wtedy już mają przewalone, naprawdę. Nic, tylko spalić chałupę. Jak, wiesz, widzowie jak osy tam pod tym domem, wiesz, u mnie pod balkonem, po prostu tak, nie? Sąsiedzi nie wiedzieli, co się dzieje, nie? Bo to starsze osoby na przykład, oni nie są w tym świecie internetowym, oni nie wiedzą, co się dzieje. A tutaj tabun dzieciaków biega i po prostu masti, które nie, to piętro? No, nawet nie dzieciaków, nie? Młodzież taka, wiesz, no. No i ci panowie, którzy od randek, pytani. No. Wiesz, o czym mowa, wiesz, o co chodzi. Byłem jednym. Więc to wtedy... Nie wpuściłaś mnie. To może być męczące, ale tak,
Na co dzień? Wiesz, jadę sobie samochodem, nagle, no ludzie, ja jeżdżę złotą furą. No właśnie, to jest kolejne pytanie, które padło. Czy dzisiaj przyjechałaś swoją słynną złotą furą? Oczywiście. Mogę odpowiedzieć, że tak, to nie jest gimmick, to nie jest nic pod publiczkę. Ale ja podjeżdżam, a on... Nie, ja mam tylko takie, że ona jedzie, a ja tylko takie po prostu, ona przejeżdża, a ja tak jak taki po prostu raper w tym takim teledysku na łączocie. No... Tak było. No widzisz i to... Ja przepraszam za to nieeleganckie pytanie, ale to jest ciekawe, możesz nie odpowiadać. Ile taka furka kosztuje? Może być w euro, żeby ci co mniej rozgarnięci nie policzyli. Jest odlana ze złota 24-karatowego. Więc to jest, wiesz... Nie no, słuchaj, więc nawet ta fura, to wiesz, to pokazuje jaka ja jestem. Mhm. Ja jadę przez ulicę... I ja to lubię po prostu. Nie wiem, to jest jakiś... To, wiesz, to jest... To jest jakiś absurd. Ja w ogóle nie wiem, o co ci chodzi. Ja taka jestem. Deal with it. No nie wiem, no tak mam. Zawsze tak miałam. Mhm. Zawsze tak miałam. Po prostu, nie wiem. Widocznie po prostu... Nie wiem, no ja urodziłam się z jakąś taką swoją misją, nie? I żeby zarażać ludzi tą swoją energią, tym swoim takim czymś ciekawym. Nawet wiesz, jak jadę przez tą ulicę... Zostawić coś po sobie, nie? Tak, nawet jak jadę przez tą ulicę i jak widzę, jak ludziom nagle zaczynają się uśmiechy pojawiać na twarzy. Wiesz, jaki to jest super? Że wiesz, taki szary czasem jadę i tak, Boże, ten szary świat. I nagle widzę takie uśmiechy, a ja tak, no. I wiesz, taki... Nie wiem, czasem się czuje jak taki promyk, który nagle pojawia się światło. To jest mega fajna rzecz, a z drugiej strony jest to też pewna odpowiedzialność, bo ludzie patrzą wtedy w twoim kierunku, jakby patrzą w twoim kierunku oczekując tego od ciebie. Mają takie, obejrzą twój teledysk, później chcą no, się No ty też tobą... oczekiwałeś dzisiaj, tak. Że wjadę na Złotym Słoniu. No tak. I przyniosę ci prezenty. I powiem szczerze, że no właśnie chciałem zapytać, gdzie te prezenty, bo już tak zbliżamy się powoli do końca. A zupełnie sobie, kochani, zostało nam około 10 minut, więc to jest ten czas, podrzucajcie pytania. A ja mam ten czas tak szybko Tak, to już minął, już prawie godzinę gadamy, 50 minut. No i widzisz. Jak się człowiek dobrze bawi, to tak jest. Ale jedna rzecz, jestem która... Jestem smutna, że tak szybko. No ja wiem. Ja jeszcze mogę tu posiedzieć z godzinkę. Ja też mogę posiedzieć w sumie. No jakby, moi drodzy, no piszcie w komentarzach, czemu posiedzieć i dobra, i dadzą pogadajmy znać. Jeszcze coś o walkach. Pogadajmy o walkach, ale chciałem jeszcze zadać jedno takie pytanie, myślę też takie troszkę może bardziej górnolotne, no bo jesteś mega ambitną osobą, to jest coś, co widać, z kilometra. Milion różnych projektów, milion różnych pomysłów na samą siebie. Dzięki. To nie ma co dziękować, to są fakty. Powiedz mi, gdzie widzisz siebie, Aniele Lilmasti, Bogusz, za 5, za 10, za 15 lat? Bo rzeczywiście jest tak dużo kierunków potencjalnych, które mogłabyś obrać. Czy widzisz siebie jako zawodniczkę na kolejnych fejmach? Czy widzisz siebie jako właśnie wokalistkę? Czy widzisz siebie jeszcze w czymś innym? Jacht. Gdzieś, wiesz, środek jakiegoś morza. Bezalkoholowy jakiś koktajl. Bezalkoholowy, widzicie? Nie, nie piję alkoholu. Mhm. No albo szampan, no dobra, niech będzie szampan. Dzieciaki biegają dookoła, gromadka. Chryste, panie. Ale to za 5, 10 czy 15 lat, bo to fani będą się musieli przygotować. No to nie możesz im takiego zrobić, tak z dnia na dzień. No tak, no wiem. Mhm. Nie, no ale tak na serio, no to, znaczy to tak, to było serio, ale tak już poważniej powiedzmy, ja otaczam się osobami, które są takie jak ja, na przykład dla wielu ludzi to jest takie, a jesteś zbyt pewna siebie, w ogóle arogancka, nie, co ty jesteś, w ogóle tyle dobrze o sobie za dobrze mówisz. Dla mnie to jest normalne, bo ja się otaczam takimi samymi osobami jak ja. Pewnymi siebie, które wiedzą, czego chcą od życia, które mają plan na siebie, wiesz, wstają 6 rano, trening, później, wiesz, prowadzą jakieś różne biznesy, cały czas coś robią. Dzień zaczyna się bardzo wcześnie, kończy się bardzo późno, prawda? Tak. No, wiesz, krótki jest dzień. Absolutnie. Krótki jest dzień, trzeba wykorzystywać każdą chwilę na maksa. Więc ja się otaczam takimi osobami, to jest inspirujące, otaczać się takimi osobami, jak ty jesteś, albo lepszymi. Nie słabszymi, bo to ci będzie ściągać. Ja nie otaczam się ludźmi, którzy narzekają, nie podoba im się, nie wiem, wstają o 13 i w ogóle nie chce mi się nic dzisiaj robić. Nie, ja nie znam takich ludzi po prostu. I wiesz, i więc
ja po prostu widzę siebie za te kilka lat cały czas w progresie, rozwijającą się, tworzącą właśnie swoje imperium, coraz większe, gdzieś otoczoną osobami, które kocham. Być może w sporcie zawodowo. No nie wiem, no. No nie wiem, no różnie pierwszy może się wydarzyć. Pierwszy raz usłyszeliście to u nas? No różne rzeczy mogą się wydarzyć, no. Dobrze. No to skoro już mówimy o tych różnych rzeczach, które mogą się wydarzyć, padło takie jedno pytanie, bo ty mówiłaś, że wybierając sobie potencjalną kolejną przeciwniczkę, chciałabyś, żeby to był ktoś z jajem, ktoś, kto będzie w stanie pociągnąć ten temat show, ale nie mówiłaś o aspektach stricte sportowych i tutaj jest, ktoś podrzucił z widzów propozycję, czy chciałabyś zawalczyć z Pamelą z Fit Lovers? Czy w ogóle kojarzysz, kto to jest? No tak wiesz pytam, co? No bo nie wiem. Ja bardzo dobrze znam Pamelę i Mateusza. Zresztą z Pamelą startowałyśmy właśnie w zawodach bikini fitness w jednej wadze. O proszę bardzo. Tak, więc my już razem gdzieś miałyśmy to. Czyli już nawet jest podłoże tak. Pod konflikt. Miałyśmy. A kto wygrywał? No Pamela. Pamela wygrała. No była to lepiej przygotowana. Ta zniewaga krwi wymaga. Była lepiej przygotowana zdecydowanie i dłużej trenowała po prostu. Ja się porwałam trochę też na zawody bikini fitness. Tak wiesz, z dnia na dzień. To one też zmieniły dużo w moim życiu. Na pozytywne oczywiście. Więc tylko, że to jest, wiesz, tam nie ma takiej rywalizacji jak w walce. Walka to jest co innego. Taka stricte walka dwie osoby. Tak, bo tutaj tak bo naprawdę tam, no to walczysz wiesz, jest kilku... sam ze sobą. W sensie... Tam bardziej tam, jest tak. Tam się mówię, że tam tak. Walczysz sam ze sobą tak naprawdę tak, najbardziej. Tak. Bo walczysz ze swoimi słabościami, ze swoimi tak. Ograniczeniami i próbujesz za każdym razem mieć o ten centymetr mniej, tak. O ten centymetr więcej jest, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tam jest walka ze sobą. A tutaj jest to rzeczywiście walka budowanie z... ciała, aha. Budowanie sylwetki. To jest, wiesz, to nie jest żadne konkurowanie tam z inną osobą. Natomiast tutaj, no to jest, wiesz, stanie face to face i to jest mój żywioł właśnie. Ja to najbardziej lubię i mam duże w tym doświadczenie, bo trenowałam 6 lat zapasy. Czyli więc powiedzieć... wyjście, wiesz, na wyjście na walkę, tak jak tutaj na gali, ja się w ogóle tego nie boję. Ja jestem na to gotowa już teraz, ja mogę teraz to zrobić. Bo ja po prostu to robiłam. 6 lat w swoim życiu, to jest kupa czasu. I wiesz, gdzieś to w żyłach cały czas pulsuje u mnie. Ja się już nie mogę doczekać, ja jestem jak, wiesz, kiedy to będzie? Tak, no i właśnie widzę to podekscytowanie i to, co też jest ciekawe, jest, bo z jednej strony, jeśli chodzi o Octagon Fame MMA, no to Marta Linkiewicz już tam była i już ma tam doświadczenie. Oczywiście, no była tam przez chwilkę, wiadomo, tutaj też nie ma co ukrywać, że to nie jest walka, na której stricte bardzo dużo się nauczyła, bo to trwało chwilę, ale jednak jest ten motyw, że ona już tam była, ona już postawiła stopę w tym oktagonie. A dla ciebie to będzie jednak pierwszyzna i rozumiem, że absolutnie nie boisz się, że mentalnie wysiądziesz, że przerazi cię że przerażą cię te tysiące gardeł krzyczące Linky Master lub Lil Masti lub na zmianę i tak dalej. Będziesz w stanie... Nie, absolutnie. Masz totalną pewność, nawet nie macie niewątpliwości. Oczywiście, no przecież ja już, wiesz, występowałam przed takimi tłumami, no nie aż przed takimi tłumami ludzi, ale dla mnie to nie jest nic nowego. I brałam udział, no tak jak mówię, w przeróżnych zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich, gdzie wiesz, no wchodzisz na tą matę, walczysz z przeciwniczką, musisz słuchać trenera. Ja to wszystko jakby wiesz, no tak, no. Poza tym jestem no, bardzo dobrze przygotowana i mój trener cały czas, wiesz, mi pracuje nad moją głową, żebym też nie czuła presji, bo ja robię dużo rzeczy dookoła. Ja chcę się skupiać też na muzyce przede wszystkim i po gali ruszam w trasę koncertową. Więc to jest też dla mnie bardzo ważne. Szykuję płytę, która najprawdopodobniej będzie na jesieni, więc wiesz, dużo jest pracy przede mną, nie tylko jeśli chodzi o walkę. To jest super przygoda, ale ja mam, wiesz, po drodze jeszcze dużo innych przygód. I na każdej chcesz się skupić i każdej będziesz w stanie poświęcić się w 100%? Nauczyłam się. Kiedyś potrafiłam skupić się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy
i jak coś robiłam innego, to mnie strasznie dekoncentrowało i wiesz, i tak irytowało, że ja chcę się skupiać tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, ale teraz potrafię już to rozdzielać. Potrafię rozdzielać i dawać z siebie 100% w różnych tych dziedzinach na przykład. Mhm. Tutaj padły kolejne pytanie i to pytanie padło wielokrotnie, bo widzę tutaj, jak bardzo mam podkreślone to pytanie. A może walka z Dane? Nie wiem, ja czy jestem Dane tylko by... posłańcem. Nie wiem, czy... Znaczy ja nie wiem, czy dziewczyny by w ogóle były zainteresowane. Wiesz, to już nie chodzi o moją jakąś tam opinię, no ale po co jest... Po co pytanie... rozmawiać o czymś, co jest w ogóle na przykład nierealne, pytanie nie? Fajne jest, to by było. Pytanie jest stricte do ciebie. Pytanie jest... Dla mnie to by było fajne. I zgodziłabyś się, przyjęłabyś takie walki. I Dane, i Pamela. Bo dziewczyny mają do czynienia ze sportem. Mhm. One trenują. One faktycznie reprezentują sobą takie podejście sportowe. Mhm. I to by było fajne, żeby te poziomy wyrównać. Wiesz, o co chodzi? Mhm. No bo ja jestem, kurczę, no... No wiesz, żeby te poziomy były... Żeby zaczynać po u chłopaków na przykład z tej samej jest, płaszczyzny. Jest, mhm. jest taka zbliżone szanse. Mhm. A tutaj no, po prostu bardzo ładnie próbujesz powiedzieć, że no Marta niespecjalnie ma z tobą. Nie. Bo ja tak troszkę dążę do tego, ponieważ ja mam ostatnie nie, ja tylko wyciągam wnioski z tego, co ty mówisz, nie dam się w to wrobić. Ale żeby nie było, mam dla ciebie, i to już będzie ostatnie pytanie, bo tak miło minęła godzina, to jest w ogóle najdłuższy cage jak dotąd, godzinka jak zbicza trzasnął. Ale myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i tutaj możesz to powiedzieć w sumie prosto do kamery, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe i na to też ludzie czekają. Będzie druga konferencja, będzie walka z Martą Linkiewicz. Czy w tym momencie, po tej ostatniej konferencji... O, dobra, już widzę. Czy masz jej coś do powiedzenia? Czy jest coś, na co Marta powinna się przygotować? Lub czy jest coś, co ty przygotujesz Marta. Dla niej? Martita. Ja jestem twoim przeznaczeniem. Przygotowałam. Oczywiście, że przygotowałam. No ja się nie przygotuję na kolejną konferencję. Wyobrażasz to sobie? Nie bałdzę. Że ja wejdę tam i co? I będę siedzieć i pić wodę? Nie. Nie. Tak jak mówię, to jest show. I ja to show lubię. Uwielbiam. Pasja, obsesja, nie? Więc ja się przygotuję. Więc będzie się działo. Druga konferencja będzie się działo. Obiecuję wam. Dobrze. Na gali będzie się działo. Widzisz te oczy? Tak, widzę. Taki właśnie obłęd. Tak się zastanawiam właśnie, czy hipnotyzujesz, no ja tak mam, czy obłęd. Ja tak mam, to jest obłęd. No. Ale to, co na pewno mogę powiedzieć i to, co myślę też doskonale widzicie, że Lil Masti ma naprawdę bardzo wiele twarzy. I jestem bardzo ciekaw, którą pokażę na kolejnej konferencji. 50 twarzy Lil Masti. No. No, to tak nawet tematyka taka. Ja czasem, wiesz, budzę się rano, staję przed lustrem i tak, którą zobaczę, ale fajnie, nie? To jest taki, wiesz, stresik od rana, co to tam będzie stało. Niektórzy powiedzieliby, że się trzeba do lekarza udać, ale... Trzeba, no wiesz, z dystansem, nie? Trzeba nie, mieć doskonale, jaja. Doskonale wiem, o co chodzi, ale myślę, że to jest walka, która generuje wielkie emocje właśnie dlatego, że ludzie siedzą po prostu na krawędzi siedzenia, bo nie wiedzą, co się wydarzy. I tak jak nie wiedzieli, co się stanie wtedy, jak przejęłaś ten mikrofon, co było czymś absolutnie abstrakcyjnym dla konferencji, gdzie po prostu wszyscy siedzą i jak ktoś wstanie, to do dymów, a tutaj po prostu zaczęło się coś zupełnie innego. Ale też dlatego, że ludzie po prostu czekają na to, co się jeszcze wydarzy. Myślę, że wszyscy czekacie, ja czekam. Dziękuję wam bardzo serdecznie. To była kolejna edycja Fame MMA Cage. Naszym gościem była Aniela Lil Masti Bogusz. I przygotujcie się, że was zaskoczę jeszcze nie raz. Uwielbiam zaskakiwać widzów i siebie, bo ja też za każdym razem siebie zaskakuję, bo to wszystko też jest często spontaniczne. Więc wiesz, o, która ta twarz się za chwilę uruchomi u mnie, no więc wyczekujcie. Czyli duża doza szaleństwa, improwizacji. Przypominam wam, kochani, lajkujcie, subskrybujcie, zostawiajcie dzwoneczki, wszystkie te przyjemne rzeczy. Wpadajcie na Instagrama Lil Masti, wpadajcie na Instagrama Fame MMA TV, wpadajcie na Instagrama Pan Pawłowski, czemu nie. No i przede wszystkim, moi drodzy, kupujcie bilety, kupujcie pay-per-view, bo schodzą jak ciepłe bułeczki. To nie jest żadna kokieteria. Jeżeli chcecie ogarnąć miejsce, jeżeli chcecie ogarnąć dobre miejsca, działajcie szybko. No i z pay-per-view też nie ma co czekać.
lepiej sobie to zapewnić szybko. A Aniela, będzie warto obejrzeć to, co chcesz zrobić. Obiecuję niesamowite, spektakularne, hollywoodzkie show. To jest mój styl, no i koniec. Kochani, no to koniec. Myślę, że nie ma co więcej dodawać. Śledźcie wszystkie nasze profile, bądźcie z nami, już niedługo więcej materiałów, kolejna konferencja, Cage'e. Bądźcie zdrowi. Siemanko. Cześć. Arkadiusz Pan Pawłowski, Lil Masti. Nah.